Siemanko, nazywam się Patryk Ciesielka, jestem członkiem audycji Gramy na Maxa. Mamy także kanał na YouTube, na który oczywiście będzie wrzucony ten filmik. I postanowiłem zrobić coś nowego, mianowicie jakieś gameplaye, bo nie mamy czegoś takiego na kanale. I fajnie by było jakoś urozmaicić content, który wrzucamy na naszą stronę. Chciałem zacząć od Subnautiki zwykłej na hardcore morze, to znaczy umieramy i koniec gry, tak? Usuwa nam save'a. Ale że twórcy studia Unknown World wysłali nam klucz do wczesnej wersji Subnautiki Below Zero, no to w tym momencie uznałem, że no, nie będzie nic lepszego na start dla mnie jako dla fana Subnautiki niż odpalenie właśnie oto tego małego dzieła. I cóż, sprawdźmy. Już odpalałem to, co prawda, bo wczoraj też zacząłem nagrywać, ale wszystko poszło nie tak. W sensie, tu mi się przestało nagrywać, nagrał mi się sam dźwięk. Telefon miałem tyłem do siebie, także nagrało mi się, także wyłączył mi się po 12 minutach. No ale dobra, dzisiaj na pewno będzie lepiej, tak? Na pewno. To lecimy. Także tryby są dokładnie takie same jak w zwykłej Subnautice, czyli w podstawowej wersji. Mamy tutaj przetrwanie, tryb swobodny, tryb ekstremalny, to właśnie ten tryb hardcore, na którym chciałbym przejść Subnautikę. Ale to zobaczymy. Nagramy to i się okaże, czy to się dobrze nagrywa, czy ktoś chce to oglądać. No i mamy jeszcze właśnie tryb kreatywny, który nie ogranicza nas ani pożywieniem, bo jest Subnautica jest grą survival. Także musimy dbać o pożywienie, musimy dbać o wodę, musimy dbać o stan zdrowia i że większość gry rozgrywa się pod wodą, także o tlen. No ale dobra. Wybierzemy przetrwanie, bo gra jest, tak jak powiedziałem, w Early Accessie i nie ma sensu odpalać jej na trybie hardcore, bo obawiam się, że będzie sporo bugów, które uniemożliwią nam przejście tej gry. No. I teraz właśnie mamy ekran wczytywania. Unknown World potrafi robić, już mają trzy gry. Znaczy to jest trzecia. Może mają więcej, ale na pewno w dwie ja grałem. Jest to Natural Selection 2 i Subnautica. W obu grach ekrany wczytywania są bardzo, bardzo długie. To ja to wytnę, bo to proszę was. 2 hours later. No dobra. Także rozpoczyna się gra. Boję się, że może być tutaj sporo spoilerów. Będę unikał jak mogę. Także będę tam wstawił jakiś obrazek, że jest spoiler czy coś tam. Że jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie wyłączyć. No i tutaj mamy pierwszy minus gry, prawda? Gramy babą. A to jest minus. To już można sobie zapisać. No, ale o co chodzi? Historia w pierwszej części była opowiadana w podstawce. Przepraszam, w podstawce, ale będę zawsze mówił w pierwszej części. W podstawce było... była opowiadana przez właśnie tego typu PDA, prawda? Tutaj mamy PDA, podnosimy go i jest opisana... no coś tam jest opisane, prawda? W przypadku jedynki była to historia, tutaj będziemy mieli pewnie wgłąb w ten cały świat. Te pierwsze notatki, ja nie będę tego czytał, bo już widziałem je, bo widziałem już kilka filmików. No bo nie mogłem się doczekać na tą grę, no kurczę, to jest Subnautica, a ja jestem... strasznie dużym fanem tej gry i
No i nie mogłem wytrzymać, bo wyszło chyba ze 2, ze 3 tygodnie temu w Early Accessie. No to jest dużo czasu dla osoby, która czeka. To jest jedna z niewielu gier, na które tak naprawdę czekam. No dobra. Także tak to wygląda mniej więcej. Nie gram na najwyższych, bo gra jest niezoptymalizowana jeszcze. No i po prostu nie oglądałoby się tego dobrze w 15 FPS-ach. Także no, sorry. Ale i tak nie wygląda najgorzej, bo sprawdzałem właśnie teraz przed odpaleniem, jak będzie śmigać na najwyższych, no i nie będzie śmigać dobrze. I co? Czym się różni ten niezależny dodatek od podstawki? Oczywiście podstawka działa się wyłącznie pod wodą. Były dwie małe wysepki, które mogliśmy zwiedzić, ale wszystko opierało się na zwiedzaniu głębin. Tutaj natomiast jesteśmy na lodowcu i twórcy nawet zapowiadali pojazdy, którymi będziemy mogli się poruszać po... Będziemy mogli się poruszać po tych pustkowiach lodowych. Także nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, jak duży będzie ten fragment lodowy. Jeżeli mają być pojazdy, to podejrzewam, że no nie będzie to aż takie małe. No. Także właśnie mamy takie rozszerzenia tego świata, tej historii, otwierając te notatniki. Widzę, że już na samym początku twórcy umieścili ich trochę. Jest to pierwsza... No dopiero co wstaliśmy z łóżka i zaczęliśmy grę, tak? Ale pozbieram wszystkie, bo potem mogą się przydać. Okej. Dobra, jak ktoś będzie chciał sobie tam to przeczytać, to sobie zapauzuje i przeczyta. No i dobra. Wychodzimy. O, i właśnie tak wygląda Subnautica. Prawda? O. Tutaj będzie kilka rzeczy, które można znaleźć w jedynce. Mianowicie na przykład ten oto gościu. Station Zero, this is Vesper, come in. Hi Sam. We lost contact with Jeffries up at the research site. Okay, I'll check it out. Understood. You know, the formal bit's cute, but we've shared a womb. Would it kill your career to act like we'd met before? Robin, you know these conversations are monitored. I don't care who knows it's cute. I've been here 2 weeks, we've hardly spoken. Because you went straight to the planet. Find Jeffries, chat later. Yes, Mom. O, i właśnie to jest też różnica względem jedynki, bo tutaj będzie większy nacisk położony na postaci. W jedynce nawet nasza główna postać nie miała głosu. No a tutaj to się zmienia, tak jak słyszeliście. Są już dialogi jakieś, są zarysowane postaci. No to jest coś nowego w Subnautice. Zobaczymy, jak im to wyjdzie. I tutaj mamy pierwszy wybór, tak? Moralny. Czy zniszczyć bałwana, czy nie zniszczyć bałwana. Ja go zostawię. Ja go zostawię, bo widać tutaj było napracowanie włożone w tego bałwana i niech stoi. Niech stoi po prostu. On nikomu nie przeszkadza. Zostawmy. No. I generalnie sama Subnautica jest świetna pod względem samej oprawy. Widzę, że ta część też idzie dokładnie tym samym tropem. Jest tu wszystko. O, tego na przykład. Tego nie było w jedynce. I cóż. Ciekawe, czy coś takiego będzie też pod wodą, czy tylko na lądzie. Ale tak jak widać, no. Twórcy mają ciekawe pomysły na stworzenia, które zamieszkują tą planetę. I jeszcze jedna zmiana względem podstawki jest taka, że tutaj nie rozbijamy się na planecie, tak jak miało to miejsce w wcześniej wspomnianym.
jesteśmy tutaj wysłani z misją badawczą. I twórcy będą kładli bardziej nacisk na eksplorację. Nie to, żeby w jedynce nie było tej eksploracji, ale będą kładli większy nacisk na eksplorację niż na niż na przetrwanie. Przynajmniej z tego, co mówili. Zobaczymy. No, w jedynce trzeba było po prostu przetrwać mimo wszystko, bo rozbijaliśmy się. I tutaj uwaga, spoiler, to możecie na chwilę zatkać uszy, jak ktoś nie chce spoilerów Subnautiki. Zostajemy sami. Dobra, już koniec spoilera. No i musimy przeżyć na tej planecie. Spróbować jakoś się z nich wydostać. No, wszystko odkrywamy na bieżąco, tak? Dlatego też, kurczę, chciałem zrobić tą jedynkę najpierw. No, ale dostaliśmy ten klucz i myślę sobie, no kurczę, no szkoda nie zrobić. Szczególnie, że to jest świeża sprawa. Bo jeżeli bym zrobił tą jedynkę, to po prostu uniknąłbym wielu spoilerów. How do you know my name? I come in peace. Sam, the building just powered up. It spoke to me. Are you safe? It's never done that before. I'm fine. No sign of Jeffreys. I've got an electrical storm on the sensors. I think it's already here. That cavern isn't stable. I want you to get back to... Sam? Damn it! Nie wiem, czy powiedziałem tylko o samej... czy powiedziałem tylko o samej oprawie wizualnej. Bo nie tylko o to się opiera Subnautica. Mianowicie jest jeszcze oprawa dźwiękowa, czyli audio, które jest po prostu wyśmienite. Same utwory, już nie mówiąc o dźwiękach gry, są bardzo dobrze przygotowane i oddają świetnie klimat danej lokacji. Zresztą zobaczycie, bo tutaj też będzie kilka. Muszę sprawdzać, czy się nagrywa cały czas, bo wczoraj to tak trochę nie pykło z tym nagrywaniem. Można zrobić wrażenie? To jest zwykły piorun. Ale takiego basa walnęli na ten piorun, że... Gdyby nie to, że słyszę to już trzeci raz, to bym się przestraszył. Tutaj w tym momencie mamy taki jakby tutorial. No, powiedzmy. Tutorial. Jest to taki prolog. O, prolog to jest świetne określenie. I tak sobie idziemy. Co? I've fallen. No, widać nasza postać niewysportowana, prawda? Nie skakała wcześniej, to spadła z górki i sobie złamała kolano. No trudno. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy. To trzeba zapamiętać. Z takich już można spadać. To już jest dobra wysokość. I jak to bywa w grach, ten niesamowity twist, prawda? Że była fajna baza, a już nie ma. O, tutaj spróbujemy zrobić to tak alpinista. Wszystko się wali, wszystko upada. Tak, dobry początek. Your environment is no longer safe, and your EDA has rebooted in emergency mode. Be advised, remaining above ground will result in lethal exposure. No, i tutaj właśnie w lewym dolnym rogu odblokowało nam się życie, pożywienie i... płyny, które musimy cały czas na bieżąco uzupełniać.
Znaczy, zależnie od modu, to tak jak powiedziałem na początku, są różne możliwości, są różne typy, które można wybrać. Niektórych w ogóle tego nie ma uwzględnionego. Ale my gramy na tym, w którym wszystko jest, tak? Bo chcemy poznać całą grę. I tutaj mamy, prawda, takie rybki. Je sobie możemy zbierać, a potem możemy je na przykład zjeść. Albo przerobić na wodę. Są takie rybki, które można przerobić na wodę. O, jest. Może nawet ją złapię. No i proszę bardzo. Mamy dwie ryby. Jakiś progres. No. I to jest jedno z nowych stworzeń dodanych względem podstawki. Robin, come in. I copy. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. No, I'm okay. I just need shelter. Fine, I'm sending a temporary habitat instead. Look up. Thank you, Sam. Call me when you get there. Ej, one zjadają mi ryby. To jest nie tak. O. I właśnie to jest coś takiego. Dobra, masz. Jedź, spadaj. To jest ta różnica, o której mówiłem. W jedynce musieliśmy wszystko skanować, wszystko robić samemu. A tutaj będziemy mieli jakieś zrzuty z technologią na przykład. Ale jeszcze wracając do tych. To są jedne z stworzeń, które były pokazane nam przed tak naprawdę premierą, przed wyjściem Early Accessu, bo twórcy dali nam dostęp do tych wszystkich akt, które tam jak tworzyli tą grę, jakieś tam grafiki, modele 3D i tak dalej. No i to była jedno ze zwierząt, które było pokazane pierwsze, prawda? Tu możemy podnieść sobie małego. Dobra, już. No i niestety nie lubię. Taka ciekawostka. Właśnie, jest tutaj dużo odkrywania świata, czyli zaraz będzie można zrobić skaner, to... Jak zrobimy skaner, możemy skanować zwierzęta. Jest szerszy opis do tego, co nas otacza. No i tutaj właśnie sobie upiekliśmy rybę. I teraz możemy ją bezpiecznie skonsumować. O. I proszę, życie podskoczy. Znaczy nie życie, tylko nasz głód się zmniejszył. Wartość tego wskaźnika się zwiększyła. I teraz możemy iść szukać dalej ryb do zjedzenia. O. Z tych właśnie można zrobić. Te ryby można przerobić na picie. Także zrobimy sobie dwa. Bo jak wiadomo, wody z oceanu nie można pić, bo się umiera. Także tego nie robimy. I sam crafting. Sam crafting nie jest jakiś bardzo nachalny. Przynajmniej ja tego tak nie odczuwam. Polega on na tym, że jak większość craftingów, że zbieramy rzeczy potrzebne do stworzenia czegoś i potem je tworzymy. Nie trwa to długo, co też jest sporym plusem. Sama ilość materiałów do stworzenia czegoś też nie jest jakaś niesamowicie duża, tylko należy pamiętać, że nam w naszym plecaku tutaj rzeczy się nie stakują, czyli nie możemy mieć, załóżmy, jak mamy dwie takie same butelki, one nie łączą się w jedno, więc tych miejsc w ekwipunku też mamy mniej, więc to się trochę rekompensuje, ale tak jak mówię, no większość rzeczy jest łatwa do znalezienia i no nie sprawia problemu. Tutaj w tym momencie najpierw zrobiłbym butlę tlenową, bo strasznie szybko kończy nam się tlen na początku, i płetwy, czy to są dwie takie rzeczy. Aha. Żeby zrobić butlę tlenową, bo już trochę grałem w poprzednią część, trzeba mieć siateczkę. Do tej siateczki musimy mieć nóż, żeby ściąć wodorosty. To jest trochę dziwne, bo gra nam tego jakoś za bardzo nie tłumaczy. Rzuca nas tutaj na wodę i masz sobie zrób sobie siateczkę, gdzie nie masz pojęcia zupełnie jak do tego dojść.
Oczywiście, jeżeli zeskanujemy wodorosty, to one tam, to w opisie jest napisane, ale moim zdaniem jest to trochę za mało dla gracza. Bo skąd mamy wiedzieć, że to będzie z tego? I to jeszcze trudno, jakby to było z samych wodorostów, ale jeżeli musimy użyć na wodorostach, naszego noża, no to już nie jest takie intuicyjne. No dobra, to ja teraz trochę pozbieram, zrobię kilka tych rzeczy i zaraz wrócę. No i dobra, mam już skaner, także pokażę jak on tutaj działa. No skaner jak skaner, prawda? Zeskanowaliśmy i mamy teraz opis tej rośliny. O, już nawet po polsku jest, także nie jest źle. Mówię, polska wersja na pewno będzie, tylko że ona jest jeszcze w powijakach, bo to jest early access, oni tutaj pracują nad wszystkim po trochu. I tak, właśnie, teraz muszę zrobić nóż. Jak zrobię nóż, będę mógł podpłynąć do tych wodorostów. Mogę się zeskanować, prawda? On mi wszystko o tym powie. To są małpy. Ich nie można lekceważyć, bo zabierają nam rzeczy. Także ich, to jest nasz pierwszy wróg. Pierwszy wróg, bo kradnie, a my nie robimy złodziejni. Jak pokazałem na początku, jesteśmy dobrzy, tak? Bo nie zniszczyłem bałwanka. Także bałwan jest cały. Także my jesteśmy tym pozytywnym charakterem w tej grze. No i dobra, wrócę do bazy, zrobię ten nóż i popłyniemy gdzieś dalej. No dobra, mamy butlę rozwiniętą, mamy płetwy, mamy nóż, mamy skaner. Także to chyba na start nie jest najgorzej. Ale zapiszę sobie, bo to jest early access, a jak coś tutaj dupnie, no to nie będzie za ciekawie. I teraz musimy, z tego co wiem, musimy poczekać chwilę na informację od tej naszej siostry, że coś przyleciało. Nie, nic z tych rzeczy, kolego. Że można. I tutaj właśnie mamy pierwszy biom. Jest to taki biom z tymi wodorostami, takimi wysokimi. Był w jedynce, przepraszam, w podstawce, ale troszkę inny. I znaczy troszkę inny. Te wodorosty były zielone, a nie żółte. I to jest główna różnica. Tutaj też mogliśmy spotkać pierwszego negatywnie nastawione stworzenie. Tutaj mamy małpy, które kradły, także no, nie wiem, czy to jest dobre, no nie jest dobre stworzenie, ale nie robi krzywdy fizycznej. No. Także tutaj, o, widzimy dookoła pełne jakichś lodowców, jakichś pustyń i wydaje mi się, tam pewnie będzie ta baza prekursorów. Nie będę tutaj mówił, kto to, bo to będzie spoiler. A nie chcemy tutaj spoilerów. Chcemy tutaj tylko zobaczyć, co się dzieje z nową Subnautiką i dobrze się bawić.
To jest główny cel tej wyprawy. No, żadnych... Mówię, no staram się unikać jak mogę tych spoilerów. Nie wiem, czy będę niektóre fragmenty wycinał. Żeby tego uniknąć, zobaczymy. Przejrzę ten materiał, czy gdzieś tam coś tam powiedziałem. Ale wydaje mi się, że nie. Okej. Okay. No. I tutaj kolejną rzeczą, która mi się podoba w Subnautice, dla niektórych może być to bardzo problematyczne i nieintuicyjne, ale nie mamy czegoś takiego jak mapa. O. To jest. To są ryby, które wybuchają. Ojej. No tutaj mamy pierwszą rybę, która chce nam zrobić krzywdę. Znaczy w sobie drugą, bo. O Boże. To chyba nie był dobry pomysł, żeby tutaj się teraz udać. Jest tutaj. Za dużo zła, ominijmy to. Wracamy na powierzchnię, tam było zdecydowanie bezpieczniej. I było zdecydowanie więcej tlenu niż tutaj. Także no ja czekam na... A, bo zacząłem mówić i mnie zaczęły gryźć jakieś okrutnicy. Było tak, że nie mamy mapy, nie mamy po prostu żadnej mapy, minimapy, nic. Jedyne co... to orientujemy się w tlenie i zapamiętujemy, co gdzie jest. Jaki biom jest po którym, gdzie to mniej więcej wszystko leży. No i do tego to się sprowadza. Nie mamy jakichś takich... Znaczy, mamy właśnie tak, jak tutaj jest zaznaczona baza, tak? Takie znaczniki. O, w końcu. Robin, the boss wants a cigarette. I'm cold, I lost all my gear and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Send me the coords. On your HUD. No. I tak jak mówiłem, nie ma mapy. Ja na przykład jestem zwolennikiem tego, żeby gra była dostosowana do grania bez właśnie jakichś minimapek ani map. Zawsze lubiłem, jak jest taka bardzo ogólna mapa, na której są zaznaczone konkretne jakieś rzeczy, o które się... O, nie, to małpy nie odnikamy. Na której są zaznaczone konkretne rzeczy i względem nich możemy się odnaleźć na nie. Nie mamy pokazanego wskaźnika gracza, tylko po prostu są takie jakieś mniej więcej rzeczy. To jest bardzo fajna ryba, bo ta ryba daje nam tlen. No i to jest główne zadanie tej ryby, dawać nam tlen. Także bardzo ciekawe, ja uważam i mi się podoba. Kompas. Także dostaliśmy kompas. A właśnie, i przez to, że nie ma tutaj mapy, to ten kompas rzeczywiście nabiera jakiegoś sensu, bo... Tragedia. I kompas nabiera sensu, musimy się gdzieś tam... nim sugerować. Nie możemy sobie pływać o tak o, bo bardzo ułatwia nam orientację w terenie. Załóżmy, pamiętamy, że jak popłyniemy na północ, to jest taki biom, jak popłyniemy na południe, to jest taki. Z tego powodu też go sobie zrobię, bo jednak orientacja w terenie w tej grze jest kluczowa. Dobra. To ja płynę, zrobię kompas i zobaczymy, czy na coś natrafię. O, właśnie. I tutaj mamy coś takiego jak skanowanie schematów.
to, co było w jedynce. Nie wiem, zobaczymy, w jakim stopniu to będzie tutaj dostępne. Bo tak jak twórcy mówili... O! Przenośna konsola pojazdów. To jest coś, co bardzo chcemy i co jest przydatne do wszystkiego. Ale właśnie nie jestem pewien, w jakim zakresie to będzie... To będzie używane w tej grze, bo... Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. No bo jesteśmy tutaj, niby mamy zsyłane te rzeczy z kosmosu. Pamiętajmy, cały czas z tyłu głowy, wczesny dostęp. I oni to wszystko będą zmieniać. Sama Subnautica się zmieniła diametralnie, jeżeli chodzi o sam Early Access. 30 seconds. Jeżeli chodzi o sam Early Access i a finalną wersję. Także to jest niebo a ziemia. Zaraz, chyba stopiliśmy schemat. Schematy są tu. Tak, zdobyliśmy. Sea Glider to jest takie podstawowe narzędzie do poruszania się tutaj. No bo znacznie przyspiesza naszą postać. O, dobra, chyba... Chyba nie jest źle, chyba damy radę to zrobić. Tak na szybko. O, wszystko. No i super. I teraz jak to działa? Działa to w taki sposób, że pokazuje nam teren, co jest zupełnie bezużyteczne. I mamy latarkę. I to już jest użyteczne. O, ale możemy wyłączyć tamto i wpływać z samą latarką. I teraz już widać, że to jest taki, tutaj w Subnautica jest tak skonstruowana, że mamy takie kamienie milowe, czyli zdobywamy właśnie ten Sea Glide potem, w jedynce przynajmniej tak było. Potem zdobywamy kolejne urządzenie, czyli to był Seamoth, czyli taka łódź mała podwodna. Potem było jeszcze coś tam, nie będę mówił co, spokojnie, jak chcecie to sobie przejdziecie, albo ja zrobię serię potem, no nieważne. I mamy takie kamienie milowe, które pomagają nam dotrzeć do mniej dostępnych miejsc. I to jest jeden z nich. Sądzę, że tutaj zakończę ten odcinek. Wydaje mi się, że w 3-4 się uda to zamknąć, ten update, chyba że wyjdzie, te wszystkie update'y, które teraz wyszły. Chyba że wyjdzie kolejny przez ten czas, no to... Znaczy ta seria będzie otwarta, dopóki nie wyjdzie Subnautica i dopóki nie przejdę jej na hardkorze, tak? No to jest... No tak będzie już. Ale tak, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy sobie, że małpy są złe, bo kradną. Dowiedzieliśmy się, że okrągłe ryby są fajne, bo dają tlen i to są nasi przyjaciele. Sprawdzam, czy się nagrywa, żeby nie było znowu kichy. Trzecia rzecz, no, wiemy, że jak schodzimy głęboko, to jest niebezpiecznie. No i czwarta, że pingwiny są przyjazne. Chyba że zabierzemy im dziecko, to wtedy nie. Ale to mi się wydaje, że to twórcy bardzo dobrze rozpatrzyli, bo no, wydaje mi się, że jakby mi ktoś zabrał dziecko, to też bym był zdenerwowany i próbowałbym je odebrać. Także to takie w miarę logiczne. No i co, mamy Sea Glider, także teraz będziemy dużo szybciej się poruszać i będziemy mogli zrobić jakiś większy progres. Także wydaje mi się, że na dzisiaj to tyle. Także na razie.